magazyn dostosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Charakterystyczny neon nad wejściem, które teraz wreszcie widać z ulicy, i nowoczesne wnętrze przyciągają przechodniów. Przebudowany sześciopiętrowy gmach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na poznańskich Jeżycach odkrywa przed nami swoje tajemnice. Wcześniej jakby niedostępny, z wejściem schowanym nieco z tyłu kamienicy i kompletnie nieprzystępny dla osób z niepełnosprawnościami, teraz zaprasza. A zbiory, z których możemy tam korzystać zupełnie za darmo, dosłownie zapierają dech w piersiach. Dzień dobry, poproszę do... Proszę. By się zapisać i zdobyć taką niebieską kartę biblioteczną, wystarczy kilka minut. Potem niemal od ręki dostępne są unikalne książki, audiobooki, e-booki i zbiory regionalne. Sama wypożyczalnia i czytelnia były rozwijane od kilku lat, a teraz w niemal nowej siedzibie mogą stać się najczęściej odwiedzanym miejscem w tej placówce. Tak samo miejsce, w którym obecnie jesteśmy, pracownia, czytelnia, pracownia krajoznawcza. Mam nadzieję, że teraz większe grono poznaniaków będzie korzystało również z tych zbiorów. Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Iwona Smarsz zwraca uwagę, że w czytelni pod ręką są zbiory poświęcone Wielkopolsce, a także odkrywające tajemnice innych regionów w kraju. Online można skorzystać z zasobów innych bibliotek publicznych w regionie, a także bibliografii regionalnych Wielkopolski i Powstania Wielkopolskiego. Dyrektor Iwona Smarsz przypomina też, że placówka na Jeżycach zapewnia dostęp do zasobów Biblioteki Narodowej. Zainteresowanie wzbudzi to wśród studentów i osób podnoszących kwalifikacje. Czasy się zmieniły, biblioteki się zmieniły. Bibliotekarz to człowiek orkiestra. Przypomina Magda Bzdawka, zastępca kierownika działu instrukcyjno-metodycznego. Bibliotekarze są grupą otwartą właśnie na nową wiedzę. Są chętni, żeby rozwijać różne swoje umiejętności i wdrażać je później w ofercie bibliotek. Na przykład uczą się kodowania. By prowadzić takie działania, trzeba mieć miejsce i sprzęt. Na Jeżycach jest już wszystko. Wzrok przyciąga przeszklony hol, zapewne przestrzeń dla wystaw. Na antresoli będą odbywały się autorskie spotkania, a na kolejnych piętrach są sale wykładowe. W murach tej placówki działa nawet zespół folklorystyczny Wielkopolanie, przypomina Izabela Przyłuska, rzeczniczka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Poznaniu. Nie wszyscy wiedzą, że Biblioteka Wojewódzka to nie tylko biblioteka, ale też Centrum Animacji i Kultury. Od wielu lat z wielkimi sukcesami i podróżując po całym świecie działa tutaj zespół folklorystyczny Wielkopolanie. W piwnicach są za to niedostępne na co dzień nowoczesne magazyny, przesuwające się regały i cała instalacja, która potrafi nieźle zaskoczyć. Przebudowa gmachu nie byłaby możliwa, gdyby nie unijne wsparcie dla Wielkopolski. Z funduszy europejskich udało się zdobyć na ten cel prawie 3,5 miliona złotych. A to już centrum Leszna. W sąsiedztwie zabytkowych kościelnych wież rośnie też nowy gmach biblioteki, która będzie galerią kultury. Do połączonych gmachów na placu Jana Meciga przeniesie się Miejska Biblioteka Publiczna, której budynek jest za ciasny i wymaga pilnego remontu, przypomina dyrektor Andrzej Kuźmiński. Obecny budynek liczy tak bez mała 200 lat. Najciekawsze historie toczyły się przed wojną, no i potem, gdy został przekazany bibliotece. Z dyrektorem Andrzejem Kuźmińskim rozmawialiśmy w pokoju Stanisława Grochowiaka. Biblioteka nosi zresztą imię poety. I jednak ten duch Grochowiaka myślę, że nam pomaga. Historyczny pokój poety zaplanowano też w nowym gmachu biblioteki i to jako miejsce pracy twórczej. A to nie wszystko. Przypomina kierownik działu gromadzenia i opracowania zbiorów Romana Olejnik. Nadal to jest w sercu miasta, to jest na pewno atutem, że nie jest to wyprowadzone poza miasto, tylko jest, będzie naprawdę takim centrum rewitalizacji tej części miasta i przyciągnie na nowo. W nowym gmachu sztuka pojawi się w formie klasycznych wystaw w holu i na multimedialnych ekranach. W budowie jest też sala koncertowa i mniejsza sala do odsłuchu, dostępna dla wielbicieli muzyki, w tym jazzu, z którego Leszno słynie. Osobne wypożyczalnie książek dla dzieci i młodzieży mają przyciągać nowych, młodszych czytelników.
Zielony taras na dachu i atrium na parterze mają zachęcać do odpoczynku w cieniu kultury, przyznaje naczelnik Wydziału Inwestycji Celina Pilżys-Kosmatka. Jest to przestrzeń, która, aby stworzyć trochę taką jakby enklawę zieleni, tutaj mamy zaprojektowane ławeczki plus zieleń i w donicach, i taką nasadzeniową, i ona ma wytworzyć taki mikroklimat. Galeria Kultury, która powstaje w budynku dawnej szkoły i zupełnie nowym gmachu, została dofinansowana z funduszy europejskich dla Wielkopolski kwotą prawie 21 milionów złotych. Miejsce do pracy znajdą tu podmioty ekonomii społecznej, a zrewitalizowana przestrzeń będzie też miejscem integracji lokalnej społeczności, przypomina wiceprezydent Leszna Piotr Jóźwiak. Centrum miasta, ale miasta w tym zakresie wymagającego pewnej rewitalizacji, też społecznej, i to jest taki kluczowy element. A w najnowszym magazynie Nasz Region tematem przewodnim jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Z e-magazynu można dowiedzieć się, jak unijne wsparcie pomaga odchodzić od wydobycia węgla brunatnego.